No dobrze, pierwsze podejście, jeżeli chodzi o cleaner do skóry szwagra, który się rozcieńcza. Słuchaj, w koncentracie to w ogóle nieporozumienie, wchłania się szybko, wysycha, zero roboty. Jeden do jednego zaczyna być fajnie. Będę się bawił dalej rozcieńczeniami, ale co zauważyłem? Bo cały czas miałem niedosyt. Kurczę, ta skóra cały czas miękka, śliska. No jest kolosalna różnica. Tu umyłem produktem, a wziąłem tak naprawdę pierwszy lepszy, kurczę, żeby nie było. Elite Detailer. Wjechałem ze szczotką, słuchaj, i momentalnie zrobiło się tu tempo. I troszeczkę sztywniej. Później stwierdziłem, że pojadę jeszcze na boczku. Tak, i tutaj czuję, że kurczę, no mam mieszane uczucia. Nie wiem, czy on tak dobrze zbiera i zabezpiecza, bo jeżeli tak, no to kosmos. Naprawdę. Skóra sprawia wrażenie takiej nawilżonej, miękkiej. Czyszczenie z zabezpieczeniem. Zobaczymy, jak za chwilę to wosk uzupełni. Ha, może być kurde nieźle. Lecę z woskiem, słuchaj. Wosk do skóry. I tutaj co mamy napisane? To ekskluzywny naturalny wosk i teraz zastosowanie. Tapicerka skórzana, naturalna bądź syntetyczna, licowa i lakierowana. Czyli do wszystkiego. Na wyczyszczony suchy element skórzany nałóż dłonią bądź aplikatorem. Równą, cienką warstwę. Odczekaj jedną godzinę na wchłonięcie produktu. Po tym czasie ewentualny nadmiar zmierz mikrofiurą. Do starszych tapicerek zalecamy dwukrotnie. A widzisz, czyli co? Nawilżamy i po godzinie będziemy patrzeć, co będzie grane. Zapach fenomenalny. Jeżeli chodzi o cleaner, też obłędny. Ale tu się nie da nic wymieszać. Jest tak gęsty. Poczekaj. O tak, gęścioch, tłuścioch. Raz, dwa, trzy. Kurde, miód taki. O, ale zajebiste. Już mi się podoba. Mam nadzieję, że to będzie fantastycznie siedzieć. Ok. Fenomenalny zapach. Aplikacja. No jak wosk. Zdecydowanie opornie. Tak. Taki gęściachny. Widać, że nie jest to typowy taki szybki dressing do skóry. Odżywka. Tylko, że tu będzie już z nawilżeniem. Kurczę, może być tak, że one się mogą fajnie uzupełniać, bo tamten produkt już dał fantastyczną miękkość. Zobaczymy, co z tym. Na razie idzie w połysk. Czy ja jeszcze produkt mam? Kurde, nie wiem. Tak ciężko wyczuć. Chyba mam, tak, bo tam nabłyszcza. No to rzucę jeszcze ze dwie bombki. Ok. O. Wiesz co, jego ciężko jest nałożyć mało. On jest tak tłusty, że i gęsty, że masz wrażenie, jakbyś go nie zaaplikował. Aplikacja jest niemiła. Tak jak widać, taka, cały czas walczę. Cały czas walczę z tym produktem. Ale zobaczymy, co będzie po godzinie. Tutaj. Wydajny będzie rzeczywiście. No co, co? Cały czas walczymy, słuchaj. Dobra, zaaplikuję go skurczybyka. Wiesz co, kładę go, aplikuję, ale ojej. I widzę, że już tak nierówno. No kurde, no. Musi być go dużo. Jak ma być równo, bo tu już widzę smugi, to muszę widzieć, że go aplikuję tak konkretnie. O właśnie. I teraz inna bajka. Taśmy nie odrywam, bo to będzie takim wyznacznikiem, jak długo posiedzi. Jak to wosk, pewnie będzie połysk. Ale, no tutaj nawilżenie to będzie, czuję, mistrzostwo. Kurde. Auto sobie będzie stało. Teraz jest po godzinie 16, to akurat do 18. To ja... Ops, wróć. Gąbka z do aplikacji słaba. Ucieka tak za delikatna moim zdaniem do tego produktu.
ale nic. Tutaj moim zdaniem fajnie by się mógł sprawdzić aplikator mikrofibrowy. Dobra, to jest tak, produkt jest wydajny, ale to, co się napracujesz, to twoje. Okej, słuchaj, odwrócę go sobie i teraz ostateczne takie rozprowadzenie, żebym wiedział, że jest go wszędzie dużo. Powiem tak, czuję, że nawilżenie tej tapicerki z odżywieniem będzie kosmos, z tego względu, że sam cleaner już czuję, że daje od siebie już mega zmiękczenie, jakieś takie wstępne jakby uzupełnienie tej skóry, zabezpieczenie. Czyli nie ma opcji, żeby nam cleaner wysuszał. Naprawdę, no to jest fajne. Mam produkt, którym będę się chciał pobawić, firmy, gdzie najpierw kładziesz odżywkę, odczekujesz, a później ją zbierasz. I ma to sens, kurczę, tak naprawdę. Ma to sens. Żeby nie wysuszać skóry, zarzucasz odżywkę i później skóra, jak już jest super odżywiona i nawilżona, zbierasz delikatnym cleanerem z brudem i nie przesuszasz tapicerki skórzanej. Ma to sens, naprawdę. Tak logicznie myśląc, nie jest to głupi pomysł. Dobra. Ojeju, wszystko mi się błyszczy, słuchaj. Zapach fenomenalny, ale miód. Zobacz. Dobra, biorę GoPro i pokazuję ci, jak to wygląda. Zobacz. Naprawdę, błyszcząco, na maksa. Zobaczymy, jak się to będzie wchłaniać. Godzinę. 15:34. Przychodzę tutaj o godzinie 17:00 i badam grunt. Zamykam auto. Albo nie zamykam. Niech tak będzie, niech będzie przewietrzony właśnie. Niech go suszy, niech go wysuszy. Niech go wysusza. Wstępnie. Kurczę, no daje połysk, na pewno odżywia. To już czuję to, że ta skóra będzie mięciutka. Kurde, z tą odżywką może być naprawdę kosmos. Jak ktoś będzie miał starą, zmęczoną, kurczę, tapicerkę skórzaną, a tutaj właśnie taka jest. Cleaner odkrył mi tutaj niedociągnięcia i pęknięcia, a tutaj teraz w tym momencie mam, można powiedzieć, zamaskowane. Produkt pięknie to uzupełni, przyciemnił na pewno. Czy zrywać taśmę? Myślę, że nie. Nie zerwę taśmy z tego względu, że będę chciał dotrzeć ewentualny nadmiar i wtedy dopiero odkleję taśmkę i będę śledził, jak długo produkt posiedzi. No auto wiadomo, no nie jeździ dużo, ale no ja nim nie jeżdżę, więc tutaj jest tak dbane przez Kowalskiego, więc będzie to takie wiarygodne, kurczę. Szkoda tylko, że właśnie, że mało jeżdżę. Ale dobra, dobra, słuchaj, to co? Myślę, że tak, o 17:00 zaczynam zrywać i patrzeć taśmę i zobaczymy, czy ten połysk się uspokoi. Jakby ci to powiedzieć, tu została jakaś smuga, ale jak miękko, o ja, naprawdę, jak mięciutko, ja pierniczę, nie wiem, co mam powiedzieć, kurde, no. Słuchaj, jest poślizg, no i tak nie wiem, czy mi to domyło, tu zostały jakieś smugi, no mam mieszane uczucia, naprawdę, kurde, no nic, położę tu jeszcze wosk. Kurczę, no nie wiem, co z tym zrobić. Tu, nie, no to się tak odbija światło, przepraszam. Dobra. Okej, biorę ten wosk. A, i tasiemka. No, miękko, ślisko. W ogóle nie wiem, czy ja wyczyściłem, czy zabezpieczyłem teraz, naprawdę. Kurde, no tak, no takie, widzisz, dziwnie. Ani pałą, ani kijem. Dobra, zobaczymy. Taśma się trzyma, tak jakby nie było zabezpieczenia. Okej, gąbka jest i wosk. Słuchaj, zostało mi dokładnie minuta 17, więc muszę się śpieszyć. Jest minuta 17 i będzie zaraz po wszystkim.
pstryk, 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 pstryk. Aplikacja naprawdę, o, opór na maksa. Niestety wyjechałem na plastik i tu pewnie już też ta wszystko będzie farbować. Farbować, będzie się błyszczeć. No dobra, to plastiki też będą. Nie mam czasu, bo mam minutę, kurde. Czyli w sumie do aplikacji na takich elementach pasowałoby okleić. Czaisz bazę? Dobra, okej. Okej, tu sobie wytrę mikrofibrą i zostawię. Kurde, ciężko, jak musisz... Tak, tu trzeba tak rozłożyć i później drugą stroną dotrzeć z tego względu, że zostają takie ciemniejsze ślady mazy. Także trzeba też pilnować tego. Okej. Dobrze, zamontowałem drugą kartę, kurczę, bo nie daje mi to spokoju. Zobacz, tu gdzie wyjechałem, wcale nie jest tak łatwo to zmyć, nie bój się. To nie jest tak, że kurczę, weźmiesz sobie mikrofibrę, przelecisz i jest ok. O, tutaj jest akurat troszeczkę klinerka, więc o, doczyściło. Dobrze, czyli jak chcesz, żeby, o, tak jak tutaj widzisz, musi być delikatnie z klinerkiem, niestety. O. Ok. Cleaner do skóry na mikrofibrze i zmywam. Także tutaj trzeba uważać na plastiki, bo wszystko natłuści. No, błyszcząco na maksa. Przyciemnienie masakryczne. Teraz tak, skóra, słuchaj. Tutaj. Ale poślizgnięto jej, obłędny. Ale już wchłonęło. Wyschło. Aplikuję drugą porcję z tego względu, że skóra, widać, wypiła to na maksa. Więc... No już teraz nie mam wyjścia, i tak się błyszczy, więc co, no, przecież jej tak nie zostawię. Jak wypiła, dorzucam. No wymęczona jest ta skóra na maksa. Teraz zobacz tą aplikację. O, widzisz? Musimy rozprowadzić produkt. Naprawdę pije nieobłędnie. No jeżeli chodzi o nawilżenie skóry, czuję, że będzie to niezły klimacik. Okej. Okay. O, teraz już zdecydowanie druga porcja idzie łatwiej. O niebo lepiej, słuchaj. Ok, tu gdzie najczęściej się obciera i wsiada, dałem grubo. Ok, cały odwracam i delikatnie wyrównuję. Wybacz, że tak zrąsi, ale tak jest najlepiej, wiesz? Z tego względu, że ja, kurczę, niby zapisuję, ale później nie ma tych emocji, naprawdę. Nie ma tych emocji. I tu mamy pierwszą zabawę na dzień dobry. Będziemy ten temat badać. Dobra. Odwracam. Zobacz, jaki tłuszcz. Może wystarczy? Tak, wystarczy. Kurczę, jakoś mało. Mam wrażenie, że trzeba go dużo. Może i źle robię, słuchaj, wiesz. Ale widzę, że ta skóra potrzebuje takiego produktu, kurczę, bo już dawno nie była tak... Tutaj mogę powiedzieć, użyć to chamsko, ale... w pozytywnym tego słowa znaczeniu, że dostaje tyle miodu. Zobacz. O. Rewelacja. Dobra. Ładuję drugą porcję i tu mamy 15.53, więc o 16.00 gdzieś, powiedzmy, skończę, o 17.00 przychodzę i patrzymy, co jest 5. No niestety, kurczę, będę nagrywał aparatem, więc będzie prawdopodobnie trochę ciemno. Rozjaśnię to na maksa. No nie będzie takiej jakości jak na GoPro. Filmy mi się przesyłają, a że są tam na mega wysokiej rozdzielczości, to kurczę, trochę to trwa. Okej, okay, godzina 16.53. 17.53, przepraszam. Muszę teraz, gdyż ponieważ moja żona jedzie do pracy. I teraz tak, widzę, gdzie się już nie wchłonęło, czyli dwie porcje są optymalne. Mógłbym zarzucić jeszcze trzecią, bo tylko tutaj widzę, nie wchłonęło. No pije niesamowicie skóra ten produkt. Okej, słuchaj, docieram. Nie wiem, jak to będzie w aparacie widać. Mam nadzieję, że dobrze. Idzie tempo, docieranko. Tak, stawia opór. Ale słuchaj, połysk znika. Zajebiście. O panie. No, można powiedzieć, że... Przepraszam, niechcący wyłączyłem. Można powiedzieć, że jesteśmy w domu. Zobacz. Dwie porcje, tak, jest, są wystarczające. Super. Niestety robota jedną ręką to nie robota. No ale co zrobić? Słuchaj, rewelacja.
tak naprawdę ta skóra zawsze się błyszczy, niestety. I po zdjęciu produktu ewidentnie ten połysk, co był, taki tłustość znika. Więc tutaj zdecydowanie, moim zdaniem, dwie porcje, jak masz mega wysuszone skóry, ale zajebiście. Ojej. Słuchaj, tak jak mówiłem, kurczę, od razu na bieżąco to są inna jazda. Ślisko jest, niestety, ale kurde. Dobra. Zobacz, co jest grane. Patrz. Widzisz, ona sama w sobie się... O, poczekaj, bo mi coś tutaj... O, sama w sobie, widzisz, też się błyszczy, no. Ale tu ma większy połysk. I przyciemniło ją na maksa. Kolejna rzecz. Tak, tu jest zdecydowanie bardziej ślisko. Ale miękkość, ja pierdziele. Słuchaj, tutaj na boczku na przykład nie za wiele się wchłonęło. Tu wiadomo, na dole jest bardziej zużyta i inna, jest inna bajka. Dobra, na boczku, na oparciu. Teraz tu. Boczek. No, mega przyciemnienie, słuchaj. I mega poślizg. I tu się za dużo nie wchłonęło. No, widzisz. Czyli ewidentnie tutaj, gdzie jest bardziej wysuszona skóra, wypiła produkt. Dobra, tutaj dotrę. Z plastików, tutaj kawałek miałem, też schodzi. Spoko. No, wstępnie jaram się troszeczkę. Zdecydowanie, słuchaj, na pewno wskoczę z tym produktem u mnie w Audi i będę chciał zrobić serwis powłoki, doczyścić fotele, zrobić serwisik przed zimą, z tego względu, żeby przez zimę mieć spokój. I teraz tak, jeżeli chodzi o cleaner, kurde, no tutaj jeszcze będę gryzł temat, bo do końca nie wiem, co jest 5. Jeżeli chodzi o uzupełnianie się produktów, zajebiście. Słuchaj, nie pamiętam dawno, żeby ona była tak zmiękczona. Naprawdę. Ona potrzebowała tego na maksa. Super. Rewelacja. Naprawdę fantastycznie. No czuję, że ta skóra odżyła na maksa. Super. Teraz tak. Ewidentnie, kładziesz jedną porcję, czekasz, aż skórka wypije, kładziesz drugą porcję i im dłużej zostawisz, tym lepiej. Moim zdaniem najlepiej zostawić na noc. Przychodzisz na drugi dzień, zbierasz nadwyżkę, uspokoi ci się ten mega połysk, w zależności od skóry, wiadomo, tutaj ta skóra zawsze błyszczy, naprawdę. Ja nie pamiętam, żebym osiągnął, a czy osiągnąłem produktami, które rzeczywiście aż, można powiedzieć, że aż rozjaśniają, czyli robią taki ten sztuczny mat. Ale skóra sama w sobie, ona zawsze by taka była błyszcząca. Stara, dobra skórka, raczej dobra. No, Volvo to jest różnie, no po czasie wiadomo, co jest grane. Dobra, słuchaj, ja docieram oparcie i następny myk to będzie prawdopodobnie serwis mojej skórki przed zimą i będę chciał zrobić cleaner. Myślę, że zrobię 2 do 1. Albo może 3 do 1, nie wiem jeszcze. Chcę zrobić tak, żeby był łagodny, żeby delikatnie smyrnąć ten brud i właśnie położyć ten wosk i zobaczyć, jak bardzo nabłyszczy i jak bardzo zmiękczy. Jeden do dwóch, słuchaj. Właśnie pojechałem to padem, który testuję. Tak jak widać, ładnie zebrało sywku. Trochę dla mnie, kurde, za sztywny, niestety. Ale co? Odrywam taśmę. Chcę zobaczyć, jaka będzie różnica, czy w ogóle będzie, jeżeli chodzi o czyszczenie. Chyba jednak mikrofibrą. No dobra, ja już widzę. Spójrz. Różnica jest kolosalna i teraz tak, 1 do 2 na chwilę obecną, teraz moim zdaniem jest tak perfekcyjnie, naprawdę, tak idealnie i tu widzę, że do bieżącego serwisu może nawet troszeczkę, kurczę, za mocne, może 1 do 3 spróbuję, kurczę, bo naprawdę, no, znaczy tak, 1 do 2 fantastycznie mi się pracowało, naprawdę, rewelacyjnie. I teraz tak, zaczyna się, kurde, ta miękkość, ja pierdziele. No słuchaj, no coś niebywałego.
tu tak tempo, a tu ślisko. To nie jest, ja wiem, że to nie jest fajne, ale aż zdejmę rękawiczkę. Musiałem zębami, przepraszam. Słuchaj, no kurwa, no nie wiem, co mam powiedzieć, no naprawdę ta skóra w dotyku miła, miękka. Wiesz co, i nie, no zobacz, słyszysz? Jest tak, jakby nie było już brudu. Ja pierd... no nie, rewelacja, słuchaj. Chyba to będzie mój ulubiony cleaner. Naprawdę. Zresztą zobacz. Ewidentnie widać, że pięknie zebrał brud. Teraz tak, jadę całość. Zmienię sobie na innego scrap pada. Chcę sprawdzić różnicę. Na razie, na chwilę obecną, 1 do 2 jest naprawdę brzytewka. Słuchaj, jeżeli chodzi o rozcieńczenie 1 do 2, no jest bomba. Zapach, który w ogóle nie męczy. Taki przyjemny, skórkowy. Zobacz, jak to się pięknie pieni. Naprawdę. I czuję, że chyba to był strzał w dychę. No rewelacja. Zobaczymy jeszcze 1 do 5. Ale tutaj siła cięcia jest naprawdę fantastyczna. Zobacz, kurczę, jak się zrobił piękny macik już na tych fotelach. Dobrze, jestem już po obróbce foteliszcza. O, może za jasno, niech będzie tak. No słuchaj, zobacz, pięknie, porównanie. Idealnie, co? Super, fantastycznie. Tak naprawdę stężenie 1 do 2 jest po prostu idealne moim zdaniem. Jeżeli chodzi o serwis, możliwe, że nawet i za agresywnie, nie wiem, będę badał rozcieńczenie później 1 do 5, nie będę przeskakiwał 1 na 3, bo ten film będzie trwał wieczność. Przeskakuję teraz na oparcie i jedziemy dalej. Zobaczymy później, jak będzie wyglądać zabezpieczenie z tego zestawu. No dobrze, 1 do 50. Skóra wyczyszczona na igiełkę cleanerem od szwagra. Jest moc, jest zajebiście, jest dobrze, jest naprawdę fantastycznie. Po dwa podejścia. Jakość skóry, no kurczę, mięciutko, przyjemnie. Tak, czuję, że ona już wstępnie jest nawilżona. Teraz chcę sprawdzić ostateczne takie przetarcie już przed zabezpieczeniem. O, chyba jeszcze za grubo. Kurde, 1 do 50 to jest za grubo. Trzeba będzie... Ojej! Panie! Zobacz, ale... O, tutaj widzę, że rozcieńczać to będzie można bardzo grubo. Pięknie wysycha, zobacz. Odparowuje cudownie. O, to nie, to zostawiamy. O, 1 do 50, takie właśnie już przed zabezpieczeniem. Finałowe miźnięcie. Bardzo ładnie. Zobaczmy teraz, jak to będzie z miękkością. Czy zabrało mi tę miękkość, kurczę, tej skóry, czy nie. I słuchaj, nie jest ślisko, co jest fajne. Jest matowo, jest zajebiście. Super, 1 do 50 jako takie przetarcie skórki, naprawdę bardzo fajne. No dobra, lecimy z zabezpieczeniem. Ok, fotel przygotowany. Aplikacja teraz będzie wosk od szwagra. Jeżeli chodzi o cleaner 1 do 2, słuchaj, rewelacja, naprawdę super. Pierwsze podejście, miękka szczotka, później też scrap padem. Zdecydowanie fajniej czyściło mi się moją ulubioną szczotką od miejscowego szamana, gdzie jest gęsta, włos średni. Później poprawiałem albo scrap padem, który moim zdaniem no, zbiera średnio, albo miękką szczotką, w zależności od panelu. Nie wszędzie scrap pad niestety jest dobry, odpowiedni. Słuchaj, kupiłem sobie te scrap pady z AliExpress, no i przyjechała mi mikrofibra. Tragedia. I
dlatego wykorzystam to do wosku. Jak wiesz, gąbką kładło się to ciężko. Będę chciał zobaczyć, jak będzie na stronie mikrofibrowej i na tej stronie z futerkiem. To wygląda tak, jakby to był skrapad, że jest ostry. Nie, jest tak mięciutki, kurczę, że po... No jak mikrofibra. Sztuczna mikrofibra, bardzo mięciutki, przyjemny, zero agresywności. Takie właśnie skrapady można też trafić na AliExpress. No dobrze, oddzielał taśmą nie będę, z tego względu, że nie mam zamiaru jeździć tutaj z paskami. Ach, gęściach, dobra. No jestem ciekawy. Teraz tak, godzinę już ci mówię. U mnie jest 14:15, więc za kilka godzin przychodzę i zobaczymy, jak będzie z wchłanianiem. No słuchaj, no co ci mogę powiedzieć? No błyszczy się obłędnie. Możliwe, że ze względu na to, że siedziała tu powłoka, może skórka tego nie przyjąć, może to inaczej odparowywać niż w Audi. W Volvo. Volvo to była tak wysuszona, że to normalnie ja słyszałem, jak wciągało, kurczę, w tą skórę. Tu. Słuchaj. O, już jakby, kurczę. Nie, szybko to odparowuje. No dobra, zostawiam to, słuchaj, i zobaczymy, co będzie za kilka godzin. Czy będę dorzucał? Myślę, że nie. Tutaj myślę, że ta skóra tego nie potrzebuje. Zobaczymy, jak dotrę mikrofibrą, czy rzeczywiście będzie potrzebna druga aplikacja. Okej, słuchaj, jedziemy. Teraz będę chciał sprawdzić 1 do 2. Znasz temat, już się wypowiadałem, jest fantastycznie, słuchaj. 1 do 50 moim zdaniem, jeżeli chodzi o takie, chciałbym powiedzieć, bieżące czyszczenie. To jest za grubo. 1 do 50 myślę, że to będzie dobra opcja właśnie przed serwisem lub przed czyszczeniem. Ja zawsze zdejmuję pierwszą warstwę mikrofibrą, ale chcę sprawdzić, bo zrobiłem tutaj 1 do 100. Będę szukał, to jest 1 do 100, będę szukał właśnie złotego środka, jeżeli chodzi o bieżące przetarcia, żeby tak, nie zbierać za dużo i nie zbierać za mało. Tak, żeby to, kurczę, było takie QD. Taki quick detailer właśnie do skórki. Bo dla mnie produkt ma mega potencjał. Teraz tak, mikrofibra. Wezmę dwie takie same, żeby nie było. Standardowe, szare, kurcze. Jest druga. Jest pięknie. I teraz tak. Tę stronę lecę 1 do 50. Tak sobie po prostu przetrę. Ależ cudowny zapach jest tego produktu. Uwielbiam go naprawdę. Super. Nic mnie w tym produkcie nie drażni. Nic. Kompletnie. Przez cały czas, jak nim pracuję, fenomenalnie. Zero smrodku. Cały czas przyjemnie. Caluteńki czas przyjemnie i miło. No to już widzę, że tu ładnie zbiera. 1 do 50 odkładam. 1 do 100. Zobaczymy jak. Okej. Tam było strasznie miękko przy 1 do 50. Tu tak, tu mamy taki większy poślizg. Czuję, że tego produktu jest mniej. Zdecydowanie. Fotele już dojechane solidnie. Pół roku. Zobaczmy. Dobra, sprężone powietrze. 1 do 100. Chodź tu, misiu. I... Co my tutaj widzimy? Co ja widzę? Co ja widzę, słuchaj? Zaraz ci powiem, muszę sobie odpowiednio lampę poustawiać. Tak, zdecydowanie, już w dotyku nawet, czuję, że zdecydowanie lepiej zebrał, wiadomo, 1 do 50, ale 1 do 100 będzie dobrą opcją do bieżącego czyszczenia. Powtórzę jeszcze raz. Poczekaj, taśma. Teraz chcę zrobić inny myk na oparciu. Tu będzie bardziej widać. Więc można powiedzieć, że jedno i drugie jest, kurczę, jakby bezpieczne. Tu, tutaj, gdzie opieram się. Jeszcze jedno podejście. 1 do 100. Teraz zrobię z tej strony. Cyk. 1 do 100. I chodzi mi tu o bieżące przetarcie. O, tak sobie przecieram. I tu tak. Tu jest fajnie, bo się mniej pieni. Zdecydowanie. Okej. Okay. Gitara. Zostawiam. I 1 do 50. No tu już czuć tę miękkość. Tak. O, tak, się pieni. Kurczę, tu jest za grubo. Zdecydowanie. Ale na pewno lepiej zbierze.
Druga strona, tam nie przetarłem. Widzisz, tak to jest. O. Tak, i tutaj będzie nie dość, że wolniej odparowywać, ale nie jest źle, dobra. I teraz druga strona, żeby zebrać nadmiar. Ok, czy to jest dobre jako quick detailer, kurczę. Słuchaj, ani jeden, ani drugi szału nie robi, tak naprawdę. Chyba nie, chyba wiesz co, tak nie widzę różnicy, naprawdę. Tutaj widzę delikatną odcinę, tu gdzie 1 do 50 rzeczywiście widzę, że coś się wydarzyło. 1 do 100 można powiedzieć, że prawie nic nie robi, więc będzie dobry taki do odkurzania, można powiedzieć. Tak, taki do odkurzania 1 do 100 i tak będę przez jakiś moment jeździł, będę chciał zobaczyć. Tak, 1 do 50 widzę, że kolejne podejście i coraz bardziej matowo się robi, więc do bieżącego będzie za dużo. Myślę, że 1 do 100 będzie takim złotym środkiem. Niestety sąsiad, słyszysz, niestety będziemy tak właśnie, tak będę działał. Dobra, słuchaj, oklejam. Lecimy, nie? 1 do 5. Tu mam 1 do 5. Szczota od miejscowego szamana, słuchaj. Pstryk. O! Tu jest jeszcze fajniejsza piana. O, ciekawe. Dobra, i będziemy jechać panelik po panelu. Tak, 1 do 5. Też super. Słuchaj, zrobimy tak. Ja nie będę pokazywał ci całego czyszczenia. Pojadę tutaj 1 do 5 z moją ulubioną szczotką i zobaczymy, jak to skurczybyk zbierze. Piana jest super, idealna. Nie wiem, czy nie fajniejsza nawet niż 1 do 2, kurczę. Naprawdę, taka nie jest aż taka gęsta, nie stawia tak oporu, bardzo przyjemnie. Tutaj wyczyściłem ten element i ja nie widzę potrzeby dalej jechania 1 do 5, bo jest za grube stężenie moim zdaniem. Zobacz, co się wydarzyło. Lepiej chyba niż 1 do 2 zbiera. Ja pierdzielę. Zobacz, co jest grane. Masakra, co? Szkoda mi w ogóle fotela, żeby jechać tutaj. I ślisko jest tak, ale jest tak miękko. Tu już stawia mi opór, ale tu jest tak, no, uwielbiam ten produkt, naprawdę, no coś niebywałego. I na Volvo to jednak, kurczę, tamta skóra jest troszeczkę inna i tam, no, ale rewelacja, zobacz, widzisz, co się dzieje. To w ogóle, dobra, idę po 1 do 10 robić, bo to szkoda mi tutaj, wiesz, materiału. No po co mam katować to 1 do 5, jak tu widzę, że 1 do 10 prawdopodobnie zrobi to samo. Tam 1 do 2 słaba sprawa z tego względu, że fotel, tam testowałem szczotkę miękką, scrap pada bez sensu. Ja to zawsze mówię, że dla mnie to szczota i dziękuję. Odpowiednia szczotka, ta od miejscowego szamana jest, zobacz, idealna. Dobra, idę robić roztwór 1 do 10. No, sąsiad przestał się pastwić. Tu mamy 1 do 5, 1 do 10. Dolałem po prostu wody. No już się robi taka bardzo klarowna. Co ja chciałem? A, szczotkę. Okej, okej. No co, lecimy. Pianka. W dalszym ciągu zajebista. Coś czuję, że im wyższe stężenie, słuchaj, co ja ci mam powiedzieć? Również miazga. Praktycznie kolor wody, można powiedzieć. Tu już naprawdę, tu tak naprawdę ciężko dopatrzyć się, kurczę, koloru. Szczotka od szamana. I co robimy?
ten błyszczący element będę chciał pojechać. Jeżeli chodzi o 1 do 5, rewelacyjnie się pracowało, naprawdę. Pianka taka, jakbym chciał. Prowadziło się to cudownie. Znaczy się 1 do 10, przepraszam. 1 do 5 też. 1 do 50 również fenomenalnie. Kurde, co jest grane, zobacz. No i co? I teraz już ci mówię, co ja widzę. No fajnie. Tu w jednym momencie gdzieś widziałem jakby różnicę, ale ona znikła. No kurde. Fakt, że 1 do 10 czułem, że lepiej brało. Tutaj, czy bym powtórzył? Zaraz ci powiem. Tak, jeszcze jest taki niedosyt. 1 do 50 to będzie lekkie zabrudzenie, czyli kurczę, no popatrz. Super. Czyli tutaj jeszcze jedno podejście i wezmę. Jeszcze tutaj widzę, że tak nie do końca idealnie zebrało. Słuchaj, 1 do 10 perfekcyjnie. Naprawdę, 1 do 10 rewelacja. I to czuję, że to będzie taki klimacik na szczury, gdzie nie będzie za mocne. Super. Ja teraz idę po kolejną szczotkę i będę... Wziąłem szczotkę od szwagra. Żeby nie było. Akurat mały element, ona jest taka, kurczę, pośrednia. No, twardawa powiedzmy. I 1 do 50. I jadę, bo kurczę, no nie, no przeszkadza, ewidentnie przeszkadza. O, skończył na szczęście. I zobacz, sucha szczoteczka, żeby nie było, że czymś uzupełnione. Piana, rewelacja. I słuchaj, podobnie jest tutaj. Jest dobrze. Nawet bym powiedział, że bardzo. Tak, tu zobacz. Słyszysz? Tu czuję bardziej tak miękko, jakby bardziej nawilżone. Tu już zdecydowanie mniej. Tak samo tu. I tu zdecydowanie mniej. Więc tak, jeżeli chodzi o 1 do 50, na takie lekkie zobrazenia będzie brzytwa. Tu możemy się bawić, kurczę, rozcieńczeniami. Myślę, że do 1 do 50 będzie rewelacja. Do przecierania 1 do 100. Teraz tak, ja lecę sobie dalej. Zrobię sobie ten cały fotel. Po robocie. Szybko i sprawnie. 1 do 10, słuchaj, jedno podejście. Kurczę, jeszcze tylko przetrę przed zabezpieczeniem 1 do 50 na mikrofibrze, żeby, tak jak przed czyszczeniem, jak serwisuję, też robię podobny myk. Zbieram ten wstępny brud, żeby jak najmniej mieszać szczotką, kurczę, syfek. Zawsze coś tam się zbierze. Dodatkowo, tutaj słuchaj, no poezja. Tak naprawdę ta szczotka od miejscowego szamana i na taki panel jak ten, max 3 grochy. Tutaj też 3-4. Wydajność kosmos, naprawdę. 1 do 10 dla mnie na chwilę najlepsza, ulubiona opcja, można powiedzieć. Wiadomo, no nie wiadomo jeszcze jak 1 do 20, 1 do 30, ale to będę chciał chyba zrobić w Mańku taki test, bo tam jest mało tej skórki, a jest jasna, więc zobaczymy, co jest 5. 1 do 10 jest mistrzostwo. Myślę, że poniżej niż 1 do 5 nie ma sensu zjeżdżać. No dobra, słuchaj, to co? Zabezpieczam tutaj, kurczę, zostawię tylko taki mały paseczek, żeby wiedzieć, co jest 5, jeżeli chodzi o konserwację. Tam się błyszczy jak psu dżondra. Tam, gdzie skóra jest na maksa wytarta, wchłonęło. Tam, gdzie nie ma tego przetarcia, jeszcze produkt siedzi. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Być może uzupełnię jeszcze dodatkowo, żeby maksymalnie nawilżyć i zabezpieczyć. A jednak nie przy Maniusiu, zapomniałem przecież o tej konserwacji. Słuchaj, u mnie jest godzina 16, nie wiem ile czasu minęło, nie pamiętam, która była godzina, mówiłem na pewno, przy aplikacji, więc prawdopodobnie wrzucę jako wpis pod... Znaczy, pojawi się pewnie, jaki czas upłynął. Cóż, można powiedzieć, że się
praktycznie wchłonęło, tylko w tych rowkach siedzi. Tu wszędzie już wyschło. To co? Zbieramy. No i schodzi ten kurde połysk. Może nie do końca, ale schodzi. Teraz tak, co ja zaobserwowałem? Słuchaj. Masakrycznie przyciemnia. Ale przyciemnienie, człowieku. Ale przyciemnienie. Żałuję, że to zbieram. Zostawiam to do jutra, niech pije. Nie ma sensu. Nie zbieram tego. Chociaż kurde, tutaj już więcej się nic chyba nie wydarzy. Tak, trzeba się chwilę przyłożyć, żeby zebrać ten połysk. I zostaje nam, może nie jest to totalny mat, ale taka satyna. Czy mi się to podoba? Jest dobrze. Jest lepiej niż myślałem. Śliskość. No, nie jest to tępe. Tak po środku tak naprawdę. Wszystko się okaże jak... Ale miękkość. Ja pierdziele. Słuchaj, te dwa produkty ze sobą współgrają fenomenalnie. Na chwilę obecną mój ulubiony zestaw. Coś niebywałego. Naprawdę. O ja. Nie, ten film muszę szybko nagrać i go wrzucić. Bo to nie może czekać. Ja pierdzielę. Widzisz to? Widzisz to, co? Obłędnie. I teraz tak. Czy to zbierać, czy zostawić? Nie wiem. Ale fajnie. Dobra, zbieram. Jaram się. Zbieram i słuchaj, prawdopodobnie zarzucę jeszcze jedną porcję. Albo właśnie, wiem co zrobię. Wiem. Tu zebrałem, to zostawiam. Tutaj też odrobinę zebrałem. Dorzucę tutaj drugą porcję i zobaczymy jaka będzie różnica. I przy pojedynczej, tak czy tak na chwilę obecną, mój ulubiony zestaw, jeżeli chodzi o skóry. Zapach. Kurde, no. Jedno i drugo, jeden i drugi produkt pachnie tak samo. Uzupełnia się fenomenalnie. Praca jest po prostu, no, bardzo przyjemna. Można powiedzieć, że jaram się. Naprawdę się jaram. 18:30. U mnie na budziku. No i tu ewidentnie już tak nie odparowuje i tak nie ciągnie jak przy pierwszej porcji. Czyli myślę, że... Kurczę, no jak są mega zniszczone, rzeczywiście wysuszone, warto położyć drugą porcję. Teraz będę chciał zebrać i zobaczyć, jaka jest różnica pomiędzy jedną warstwą a dwoma. Czy bardziej nabłyszczyło? Chyba nie, słuchaj. Myślę, że wciągnęło to, co miało wciągnąć i już. No zbieranie tego też nie jest jakimś cudem, tak naprawdę nie robi się przyjemnie, trzeba z tym troszeczkę powalczyć, idzie to bardzo opornie. No dobra, i to by było już. Oparcie, powrót. Zobaczymy teraz tutaj, jak ma się sprawa, jak wyprostuję oparcie. Słuchaj, no nie, do matu to tu jest daleko. Jutro wyjadę jeszcze na z garażu, to też w oświetleniu, w słoneczku też inaczej niż w garażu w oświetleniu LED-owym zimnym. Śliskość, no jest, zobaczymy jak jutro usiądę, co będzie, ale za to miękkość, super. Naprawdę, rewelacja. Czuję, że są takie odświeżone, zabezpieczone, że odżywione. Coś pięknego. Dobra, lecę teraz na stronę kierownika. Co my tu mamy? Widać, gdzie wypiło, gdzie zostało. Podłokietnik będzie robiony później. Tu, gdzie największe przetarcie, oczywiście już... Nie, no w sumie tak. To, co miało wypić, wypiło. Lecę tą samą mikrofibrą. Oczywiście, tu gdzie jest ta siemka, zaraz sprawdzimy różnicę,
bo to będzie najlepsze porównanie do stanu bez zabezpieczenia, a z zabezpieczeniem wtedy będzie najlepsze odbicie, tak zwane 50 na 50, nie? Wiadomo jak jest. No i dobra, no i co? No i miękkość, naprawdę, super. To nas interesuje. Widzisz to? Widzisz, nie? To będę chciał w tę stronę, żeby nie... Tak jak mówiłem, zobacz, takie satynowe wykończenie. Zobacz. No rewelacja. Typowego matu nie ma, ale spodziewałem się, że będzie większy połysk. Przyciemnia i moim zdaniem będzie fajnie maskować. Czy produkt mi się podoba? Bardzo. Dlaczego? Z tego względu, że mega uzupełnia cleaner do tej skóry i skóra czuje, że jest fantastycznie taka zmiękczona, nawilżona. Naprawdę, rewelacja. Ekstra. No i zapach oczywiście. Lecimy do góry. Słuchaj, teraz tak. Idealnego matu nie ma. No nie ma mowy o idealnym macie. Tutaj tak bardziej satynowo, wszystko zależy od skóry. Volvo, połysk był masakryczny. Tu, moim zdaniem, jest optymalnie. Tak na pograniczu. Połysku i kurczę, takiej satyny. Tutaj wiadomo, mamy matowo i teraz poślizg właśnie. Wiesz co? Aż dajmy rękawiczkę. Rewelacja. No powiem ci, że kurczę, nie ma jakiejś znacznej różnicy. Okej, zostawiam to. Niech teraz sobie się wchłania. Jutro rano jadę na trening. Zobaczymy, jak szybko zniknie to odcięcie. A myślę, że nie szybko. To będzie naszym wyznacznikiem, kurczę, jeżeli chodzi o ten produkt zabezpieczający. Zabezpieczająco powiedzmy... odżywiający, zmiękczający, kurczę, ciężka sprawa, bo on robi taką jakby powłokę, kurczę, i czuć, że ta skóra jest taka naprawdę zmiękczona. Dobra, słuchaj, teraz to już na pewno przeskakuje do Mańka, a i nie ładujemy dwóch porcji, szkoda naprawdę towaru. Zapomniałem jeszcze o jednej ważnej rzeczy, pH. Tu mam 1 do 10, zobaczymy jakie pH, jeżeli chodzi o robocze. Słuchaj, już widzę, że jest neutralne na maksa. Tak jest. 6. Zdecydowanie. 6. Idealnie. Perfekcyjnie 6. Szóstenia. Szósteczka jak nic. Ani piąteczka, ani siódemeczka. Perfekcyjnie celujemy w 6. Co my tu mamy? 1 do 1. Zobaczmy. No i ta piana jest taka gęsta. Ok. Co my tu mamy? To samo. Dokładnie, nic się nie zmienia. Czyli produkt jest neutralny. Rewelacja. Nie, naprawdę, no coś pięknego. Super. No całą noc sobie foteliszcza postały, słuchaj, jest idealnie. Tutaj widać jakby troszeczkę był ten połysk. Jest... Dla mnie jest idealnie. Satyna mat, w świetle lampy wiadomo, że to inaczej wygląda. Zależy jak staniemy. Ja wiem, że GoPro to podbija troszeczkę, bo jest w cieniu. Uwierz mi, że jest perfekcyjnie. Teraz tak, tutaj delikatnie nawet w oświetleniu dziennym, zobacz, zanikło to 50 na 50. To odcięcie, znaczy 50 na 50. Odcięcie taśmy. Ledwo je widzę, ale pójdziemy z drugiej strony. Poczekaj, jest perfekcyjnie. A, i śliskość jest idealnie, rewelacyjnie. Naprawdę zestaw jest po prostu bajeczny. I ta miękkość skóry, słuchaj, no po prostu rewelacja. Druga strona.
to samo, idealnie, perfekcyjnie. Tutaj widać lepiej tę odcinę. Widzisz? Widać, nie? Także wyrównuje się. Trochę żałuję, że nie zostawiłem na całą noc. Może też by było lepiej. Kurczę, zrobię sobie tył i też wysmalcuję ten sam i zostawię na całą noc. No super, naprawdę rewelacja. Elegancko. Jaram się. Na chwilę obecną, tak, powiem, to chyba mój ulubiony zestaw, jeżeli chodzi o skóry. Naprawdę. No coś pięknego. Siedzi to, kurczę, fantastycznie. Pierwszy przejazd, taki troszeczkę dłuższy, parę kilometrów pokonane. Słuchaj, to odcięcie praktycznie znikło. Wracając z treningu, ja zawsze kładę sobie tutaj koc, żeby nie zostawiać potu i brudu po siłowni. I ten kocyk, jeden sprytnie, wyrównał mi tutaj, bo cały czas jest takie wrażenie, jakby kurczę, właśnie taka powłoka zostawała na górze. Obłędnie. No fenomenalnie, naprawdę, jaram się. Bardzo ładnie to wygląda. I powtórzę się. To jest tak już na granicy satyna mat połysk. Tak można powiedzieć, że perfekcyjnie zachowane, że nie mamy totalnego matu, nie mamy połysku. Ja bym powiedział, że taka satynka. Zobaczymy, co dalej. Tył również ogarnięty, 1 do 10. I tutaj tak samo, szczotka to szczotka, scrub pad. Niby doczyści, ale czułem niedosyt, musiałem przeskoczyć na szczotkę, jednak kurczę, szczoteczka lepiej to wybiera. No co, no połysk. Tutaj zrobię inaczej. Tu zostawiam to do jutra. Jutro jadę do pracy i dopiero pod wieczór będę chciał to zebrać. Zobaczymy, czy to samo odparuje, czy cały czas będzie połysk. No, jeszcze jest tłuste, więc co zauważyłem? Z tyłu, gdzie jest powłoka i nie ma tarcia mechanicznego. Słuchaj, cleaner po prostu, kurczę, tak jakby nie brał w ogóle. Także, no, powłoka siedzi z tyłu, wiadomo. Ma się bardzo dobrze, przetarłem tylko 1 do 50 i nie ma sensu, bo tu, kurczę, słuchaj, nawet cleaner się nie chce na tym do skóry pienić. Także tutaj idealnie zabezpieczone. No wiadomo, tam gdzie jest tarcie, jest to troszeczkę inaczej. No dobra, słuchaj. Zobaczymy, jak się to jutro będzie docierać, czy samo odparuje, czy jednak tutaj mikrofibra jest niezbędna. Aplikacja w poniedziałek i przetrzymałem to aż do piątku. Dzisiaj mamy dokładnie 29 września. 4 dni, 5 w sumie. 5 prawie dni, teraz po godzinie 17 prawie, więc można powiedzieć, że 5 dni i słuchaj, tu odparowało, tu jeszcze nie, także ona sama odparuje ten wosk. I słuchaj, tu gdzie odparowało, rzeczywiście nie ma tego poślizgu. Teraz tak, plastiki, na plastikach siedzi. Idę po mikrofibrę, o, tu dobrze widać, patrz. Widzisz, sama odparowuje, skurkowana i śliskość chyba większa niż tutaj nie. Tak mam wrażenie, jakby było... Nie, jednak chyba mikrofibra musi być, ale zobacz, ile czasu, kurczę, potrafi to poleżeć. Tutaj skórka... Ojej! No, idę po mikrofibrę, idzie i zaraz wypowiem się, jak po dotarciu sytuacja wygląda. No, nie jest lepiej. Tak naprawdę dotarcie i wyrównanie tych niestety ciemniejszych miejsc, te place, które zostały, stwarza mega problem, znaczy mega problem. Trzeba się troszeczkę namachać i tutaj zdecydowanie odradzam tak długie trzymanie. Moim zdaniem perfekcyjnie jest, nakładasz, odczekujesz godzinkę, dwie, sprawdzasz, czy wypiło. Jeżeli nie wypiło, możesz dać, powiedzmy, może inaczej. O, zróbmy tak, że aplikujesz w jeden dzień, jak masz czas, docierasz na drugi dzień. Najlepiej rano. Myślę, że jak dłużej posiedzi, to na, jak przyschnie jakoś tak, słuchaj, kurczę, i mam wrażenie, że mi bardziej, znaczy może nie nabłyszczyło, poślizg jest większy, ale za to, słuchaj, miękkość, no zajebisty jest ten produkt. I kolejna rzecz, którą zauważyłem, tutaj już przejdę do kierownika, ale siedzi, co? Teraz tak, o, i właśnie, zobacz. Kierownik, macik, naprawdę satynka.
z tyłu. Jest dobrze. O, i on te, o, teraz się dopiero uspokaja. Ale rzeczywiście za długo, zdecydowanie za długo. I moim zdaniem te 5 dni to przegiąłem, ale no kurde, rewelacja. I do czego zmierzam? Przechodząc właśnie tutaj do strony kierownika. Jak położyłem powłokę od Corolloka, słuchaj, i wracając z treningu zawsze kładę kocyk, wiadomo, spocony, nie chcę, kurczę, moczyć skóry, kurczę, solą i potem, wiadomo, czym to się kończy, więc zakładam kocyk, wskakuję na foteliszcze i do domu. I zawsze, z tego względu, że jestem spocony, rozgrzany, różnica temperatur między kocem a skórą zbiera się o parę, woda. Różnica temperatur. I tak, jak wysiadałem z auta, zabierałem kocyk, to musiałem docierać, bo długo tutaj na Corolloku, na tej powłoce. A tutaj, słuchaj, zdejmuję kocyk, ja z mikrofibrą podbijam, żeby dotrzeć, a tu patrzę, w oczach mi odparowuje. Tak wygląda, że nie dość, że nawilża, to jeszcze robi lepszą barierę niż powłoka, nie wiem, no wosk w sumie. Naprawdę, lepsza taka powłoka właśnie i to czuję, że no uzupełniają się te produkty, naprawdę. Uzupełniają. Czuję, że jest nawilżona, miękka i do tego, że ma taką barierę. Jaram się jak szczerbaty sucharami, naprawdę. Na chwilę obecną, teraz tu już jestem pewien, jest to mój ulubiony zestaw, jeżeli chodzi o skóry. Naprawdę coś pięknego. Zabawa 1 do 20, 1 do 30, tak jak widziałeś, jeżeli chodzi o 1 do 20, pięknie zebrało, nie wiem kiedy ostatnio była ta skóra czyszczona, słuchaj, idealnie, poprawiłem 1 do 10, z tego względu, że jak skóra długo nie jest czyszczona, znaczy tak naprawdę, czy coś się zmieniło po tej stronie, która była czyszczona? Chyba nie. Tak samo tutaj, czy coś się zmieniło, jak poprawiłem 1 do 10, różnica między tą a tą stroną? Już Ci mówię,
Nie. Tutaj też 1 do 10 całość pojechana i tak jak wcześniej, kurczę, słuchaj, miękkość. Słyszysz? Tu już skóra ma dosyć, jest tak wytarta. Może kiedyś popełnię malowanie. Będę chciał zabezpieczyć oczywiście woskiem i tutaj pad, szwagrat tutaj przy tym miałby sens, rzeczywiście. Z tego względu, że mamy mały panel, do tego materiał. Czy będę oklejał? Nie będę oklejał, nie ma sensu. Będę gąbeczką starał się dojechać tutaj równiuteńko. Okleję oczywiście i zostawię. Zostawię, zobaczymy jak długo sobie posiedzi ten produkt. Zobaczymy, czy będzie tak jak przy powłoce, tak, chyba to była powłoka, tak, przy powłoce kolorloka, gdzie, słuchaj, miejsce, które było zabezpieczone, było brudniejsze niż miejsce, które nie było zabezpieczone. Nie wiem, o co chodzi, tak dziwnie. Tutaj zobaczymy, co z tego będzie. 1 do 20, 1 do 30 również super. Kurczę, jestem zajarany tym produktem, naprawdę, mega produkt. Rozcieńczenie jest kosmiczne. 1 do 50 też. No, tak naprawdę jakbym wjechał tu 1 do 50 też by zrobiło robotę. Tak naprawdę do skóry, która, kurczę, jest regularnie serwisowana, nie ma sensu walić grubego rozcieńczenia. Ostatnio też sprawdzałem sobie to 1 do 100, czyli takie bieżące, taki jako kudeczek. Bomba, rewelacja, kurde, super. Niewielka ilość na fibrę, delikatnie przecieram, ładnie odparowuję, super. Dobra, lecimy z woskiem. I tutaj, o, taki bąbel. Będę chciał równo rozprowadzić. Ok, a reszta w skórkę. Tak, i tutaj ta gąbeczka jak najbardziej, słuchaj, miałaby sens. Zdecydowanie. Ale się błyszczy, już się błyszczy, już się błyszczy. O, wyjechałem, mogłem okleić. Ale on się dotrze, spokojnie. Równiuteńko, ładnie. Fajne jest to, że zjeżdża też z plastików, tak jak w Audi z tyłu na tych ISOFIXach, plastikach, gdzie są zaślepki ISOFIX. Idealnie zszedł, nie zostawił po sobie nic nabłyszczającego. Zobaczymy, jak tutaj będzie skóra piła, a powinna pić. Dobra, zostawiamy. I zostawiam. Jak pamiętasz, ten pierwszy zestaw do skóry od szwagra pięknie rozjaśniał, uzupełniał szczeliny i tak naprawdę rewelacyjny. Był pod tym względem, że nie było widać tych pęknięć. Uzupełniał pięknie szczeliny i przy tamtym było to fantastyczne. Dobra, jedziemy tutaj. Ale wydajność, kurczę, tego skurczybyka jest niesamowita. Zobacz, i cały czas jeszcze go mam. Cały czas nim pracuję. No i to wystarczy nam, jeżeli chodzi o ten fotel. Zresztą porównanie tego, znaczy teraz to już nie, a tamtego, jak się tamten błyszczy, kurczę, ten od razu przyjemna skórka, taka matowa. Mam jeszcze produkt, ale ja zauważyłem, że tego produktu jak dasz więcej, moim zdaniem fajniej jakby skóra go piła. Miękkość jest moim zdaniem troszeczkę lepsza, jak go dasz odrobinkę więcej niż za mało. Ok, bardzo dobrze. Wszędzie mamy, wszędzie. Tak jest. I jeszcze zostało mi tutaj. Tutaj też dorzucę. Tu, gdzie jest wsiadane i wysiadane. Warto, żeby tego zabezpieczenia było. Znaczy więcej, żeby było konkretnie. I teraz tak. Co zauważyłem, tak jak już wcześniej mówiłem, słuchaj, powtórzę się, że wracałem ponownie z treningu, mocno spocony, położyłem kocyk, przyjechałem do domciu, do garażu, wjechałem do garażu, pstryk za mikrofibrę, wyjąłem kocyk, pstryk za mikrofibrę, żeby zetrzeć to, co zostało na fotelu między kocykiem a skórką i słuchaj, podbijam z mikrofibrą, a tu w sumie no, samo odparowywało, naprawdę, w oczach, kurczę, i dla mnie
no fajniej się zachowuje niż ta powłoka od Koroloka. No jestem w szoku, kurczę. Czuć, że nie dość, że tak jakby nawilżyło, to jeszcze zostawia ci powłokę na skórze, czyli zabezpiecza. No wosk, jakby nie było wosk. Dobra, słuchaj, idealnie. Wszędzie siedzi, wszędzie się błyszczy. Mamy godzinę, już ci mówię. 14:10. Osobiście podbiję tutaj może o godzinie, powiedzmy, za dwie godzinki, o 16:00. Sobie wtedy zrobię kawusie. Wstępnie, co mogę powiedzieć, czy... O. Tu chyba usiadło. Chyba już. Momencik, w takim mało konkretnym miejscu. Nie, jeszcze siedzi. Czyli nie pije tak mocno, jak myślałem. No dobra, słuchaj, to co? O 16:00 patrzę razem z tobą, jak sytuacja będzie z docieraniem i z miękkością tej skóry. Odrywamy taśmę, zobaczymy, czy przyciemnia. Moim zdaniem przyciemni. Powinno bynajmniej. Przynajmniej. Powinno. A czy tak będzie, to się okaże. Oklej. Ale ślisko. Ja cię nie mogę. Tu też. I teraz tak. Tu ewidentnie jakby wypiło i powinienem popełnić kolejną aplikację, ale nie mam czasu. Z tego względu, że... Zaraz. Wypiło. O, wypiło. Tutaj tylko nie wchłonęło się. Na taśmie, widzisz? Czyli skóra pije ten produkt fantastycznie, ten wosk. Na taśmie siedzi. Skórka wypiła. Czyli tutaj, gdzie jest niestety zniszczona, widać, że potrzebuje jeszcze... Co tam? Wieje strasznie. Potrzebuje jeszcze jednej aplikacji. Niestety tego nie popełnię, bo żona za chwilę jedzie na trening. Więc zostajemy przy jednej aplikacji. Czyli tak jak mówiłem. I tak jak jest w opisie, że... Jeżeli produkt się wchłonie i widzisz, że ta skóra potrzebuje jeszcze nawilżenia, dorzucasz produktu. Nie, najpierw zbiorę. Ok. Najpierw zbiorę, tak żeby nie było z tasiemką. Elegancior. I odrywam taśmę. Co widzę? Tak, widzę przyciemnienie. Przyciemnienie i to, słuchaj, znaczne. Naprawdę. Niestety tu, gdzie nie ma wosku, widać, no, tak naprawdę, czy mi się to podoba na jasnej skórze. Wiesz co, tutaj gdzie jest popękana, no niestety jest bardziej widoczna. I teraz tak, dotyk. Jest bardziej ślisko, zdecydowanie. Tak, jest bardziej ślisko. Dobra, teraz sobie pozwolę już dotrzeć tak maksymalnie, żeby tutaj się za bardzo nie oddzielało. Czy zniknie mi to? Nie, nie znika. A czy zmniejszyło się? Zdecydowanie się zmniejszyło. Dobra. Ok. Teraz tak. Jadę paluchem. I tu zdecydowanie jest tak. Jest większy pocisk, ale to jest optymalny. Bo to nie jest tak, że jest mega ślisko. Tu ewidentnie jest bardziej tempo. Jeszcze wstanę i mam nadzieję, że to dobrze widzisz. Widać, że przyciemniło. Zostawiam to. Zobaczymy. Czy będzie tak jak przy powłoce Koroloka, że ten element w sumie był bardziej czysty niż ten zabezpieczony. Tutaj myślę, że mam nadzieję, że będzie odwrotnie. Dobra, lecę dalej. To mi zostało już tylko te małe, drobne elementy. Tutaj to się już nie będziemy nad tym pastwić i omawiać, bo nie ma... No, połysk znika, super. Ten połysk jest naprawdę taki optymalny. Jest super. Jest wszystko tak, jak bym chciał. No po prostu, kurczę, miaska. No i miękkość. No naprawdę. Ojej. Co do zapachu, słuchaj. Zapach jest tylko podczas pracy. Jeżeli chodzi o... A zresztą, ja to wszystko powiem. Na samym końcu, już podsumowując produkt, teraz po prostu docieram, zbieram wosk. I oczywiście też idzie to w miarę tempo, niestety.
ale z tego co widzę, to odwdzięczy się to miękkością i zabezpieczeniem skóry. No zajebiście. Super. Jeszcze tylko tu. Raz. Dwa. Odwracam. Jeszcze pasowałoby to na kierownicę wrzucić, ale z tym to myślę, że może jako bonusik na końcu. Nie no, rewelacja. Super. I tak samo jak w Audi, tak samo jak w Volvo. Robiłem też... to powiem na końcu filmu. Okej, długi film, przepraszam. No niestety, no wyszło jak wyszło. No nie potrafię inaczej. Jak produkt jest zajebisty, no to jest i długi film. Praca tym zestawem to jest sama przyjemność. Pomiędzy czyszczeniem Audi a mańkiem miałem długą przerwę i specjalnie ogarnąłem jeden fotel znajomego we Fiacie, skóra perforowana, brązowa, fajna, która, znaczy to jest auto, które ma być sprawne technicznie, a jeżeli chodzi o czyszczenie, to skóra przecierana czymś, nie wiem czym tam. No uwierz mi, że grubo. Co mi się tam najlepiej sprawdziło? Tak naprawdę do takich troli, bo tak jak widziałeś, wachlarz rozcieńczenia, co jest zajebiste, ja na początku mówię, kurwa, nie jest gotowy, rozcieńczać to, mówię, tragedia. I tak zabawa, o, zacznę właśnie tak, 1:1, a w ogóle zabawa koncentratem to jest nieporozumienie, szkoda prądu. Tak naprawdę tej skóry nie doczyściłem, można powiedzieć, ale za to nawilżyłem niesamowicie. Kolejna rzecz, 1:1 też szkoda prądu, 1:2 też szkoda prądu. Zaczynamy, moim zdaniem, jak już masz szczura, 1:5. Zapach cleanera to jest po prostu miód. Przez cały czas, o, niewiele mi tego zostało. No, zobacz, koncentratu, a ile poszło. Właśnie, tak żeby nie było, że wziąłem, pobawiłem się i już. Naprawdę dużo zabawy tym produktem. We Fiaciku było co robić, tam wachlarz rozcieńczeń był naprawdę też poważny, na swoich wiadomo też inaczej dbane, inaczej używane skóry, to też ma znaczenie i stąd rozcieńczenie drobniejsze, delikatniejsze. W filmie mówiłem, że im wyższe stężenie, im wyższe, to chodziło mi, że kurczę, bo to można zrozumieć tak, że jak powiedziałem wyższe stężenie, że mocniejsze, nie, mi chodziło wyższe, to źle to ująłem, że słabszy, czyli delikatniejsze, o tak, delikatniejsze rozcieńczenie, czyli to wyższe, niższe, czyli mocniejsze. Tak gryziemy temat, tak, o, teraz się wytłumaczę z tego. I tak, wracając, jeżeli chodzi o cleaner, zajebisty, naprawdę zajebisty, rozcieńczenie. I teraz tak, jak ja widzę ten cleaner? Od 1:5 do 1:5 do 50, nawet 1:100. 1:100, raczej po kolei. 1:1, kurczę, za gęsto. 1:2, za gęsto. Do 3, za gęsto. 1:5, dopiero ta piana jest taka optymalna i to czyszczenie rzeczywiście jest dobrze wtedy. Ta piana się fajnie utrzymuje, bo im niżej, tym gorzej. Ta piana znika, tak jakby wchłaniało się to w skórę i nie ma efektu, którego byśmy chcieli. Od 1:5, ale moim takim ulubionym rozcieńczeniem, jeżeli chodzi o ten cleaner na takie naprawdę poważne zabrudzenia, 1:10. Piana nie napowietrzona. Piana gęsta. Piana, która się długo utrzymuje. Piana, która dobrze czyści. I co? I właśnie po czyszczeniu masz mega, tak jakby nawilżoną już, słuchaj. Jakim rozcieńczeniem bym się nie bawił, na żadnej skórze, czy też winylku, czy Sky, nie odczułem, żeby mi wysuszyło skórę. Plus tego, masz już tak, jakby się miał nawilżoną. Podobny klimacik miał Kecaf, pamiętam, porównywałem z Color Lockiem. To tak Kecaf wydawało się, jakby coś zostawiał właśnie po sobie. Tu to jest po prostu miazga. Żaden cleaner, Glipton chyba jeszcze ten rozcieńczalny, ale dobra, powiem. Na chwilę obecną jest to mój ulubiony zestaw do skóry. Nie wyobrażam sobie nic innego, naprawdę. 1:10 we Fiacie, dwa podejścia. I tak polecam. Podziwiam ludzi, którzy chcą na raz doczyścić skórę jakimś stężeniem, mocarzem w ogóle, jedno podejście. Nie. Zrób dwa razy, a uwierz mi, że efekty będą wymiernie, bardziej wymierne, to jest raz, a dwa,
mniej zaszkodzisz, mniej wysuszysz skórę. 1 do 10 we Fiacie idealnie, 1 do 20 do 30 też nieźle, ale już były braki, było widać, że to czyszczenie nie jest tak fajne. Tam bym wtedy musiał ze 3 razy, no ale kurczę, no 3 razy czyścić skórę nieraz trzeba. I dla mnie 1 do 10 to jest takim złotym środkiem. Tak jak widziałeś w Mańku, też poprawiałem 1 do 10 tę miękkość skóry pod. To najwyżej. Ja jestem przekonany, że nie ma opcji, żebyś po tym produkcie wysuszył skórę. Nie ma szansy. Ona już w dotyku jest fenomenalna. Taka jakby coś w sobie miała. Ta miękkość. No, no jaram się. Naprawdę. Aż ciary mam. No super. Rewelacja produkt. Kolejna rzecz. Jakim stężeniem bym się nie bawił, nie odczułem tego, że zbieranie farby, że top coat, że go zbiorę jakoś tak intuicyjnie, bezpiecznie. I ja to zawsze powtarzam, że tam były też scrub pady i też się wypowiadałem, dla mnie scrub pady do skóry no to są tak no przereklamowane. O, może tak, tam nieważne. Zrobię film z tym i tak czy tak ze scrub padami, jeżeli chodzi o skóry i plastiki, jak ja to widzę. Szczoteczka odpowiednia, czyścisz, bo brudne skóry czyścisz i czujesz ten poślizg i w pewnym momencie odczujesz opór taki delikatny, tak, czyli już powoli ten brud ruszyłeś, już można powiedzieć, że zbierasz go i teraz czyścimy. Właśnie i tutaj tak naprawdę praca tym produktem pozwala na długo. 1 do 10, 1 do 20, 1 do 30 zaczyna się już trochę być taka napowietrzona, ale też jest fenomenalnie. Też jest fenomenalnie. Niekończąca się historia. No. 1 do 50 to polecam, jak naprawdę dbasz o nią na bieżąco i lubisz, żeby miała i nie bójmy się częstego czyszczenia, że wysuszysz skórę, nie tym produktem. Naprawdę, po nim czuć, że ta skóra jest jakby już odżywiona wstępnie. Później wjeżdżasz, i zapach jest obłędny. Przez cały okres zabawy tym produktem, nawet przez sekundę, nie poczułem, że ten zapach nie męczy, że jest go za dużo. On znika i on nie zostawia po sobie zapachu ten produkt. To nie myśl tak, że... Bo z butli ciągnie cudownie. Nie myśl sobie, że jak położysz ten produkt, będzie ci pachnieć w aucie skórą. Nie, nie ma opcji. I teraz tak. Zabezpieczenie. I jeszcze jedna rzecz. 1 do 50, 1 do 100. Słuchaj, przerabiałem u siebie już, jeżeli chodzi o skórki, czyli po jakimś czasie, tygodniu, dwóch, bo to wiadomo, i treningi, i ta, tak jak mówiłem, między kocykiem, a skórą zbiera się ta wilgoć. No i wiadomo, no nie zawsze jest kocyk. Wsiadam też i w ubraniu roboczym gdzieś jadę, bo muszę szybko podskoczyć. Tak czy tak skóry zabrudzamy, no kurczę, no nie da się ukryć. I fenomenalnie się rozprowadza 1 do 100, szybko odparowuje i rzeczywiście, kurczę, i znowu ta, jakby coś było, jakbym dodatkowo czymś zabezpieczył. No rewelacja, kurde. I no nie używam nic innego, no nie będę, no nie ma opcji. Na chwilę obecną, no nie. Cleaner po prostu tak jak tamten pierwsza wersja, ok, spoko, tak ten miażdży. No tutaj... Jeżeli chodzi szwagier, to pomysł z koncentratem to był strzał w dychę, kurczę. I naprawdę. Jakbym miał wybierać, no nie, no. Żaden Glipton, żaden Coral Look, naprawdę. Na chwilę obecną to jest mój ulubiony zestaw, jeżeli chodzi o skóry. Wosk. I to jest ciężki temat, bo kurczę, nie wiedziałem jak go gryźć. Co fajne? Mega podobny zapach do tego. Delikatniejszy. Tutaj tak. Tak, tak, tak skórkowo mocno, tak, tak, wiesz, tak naprawdę, ach, tak, a tu mamy tak łagodniej, troszeczkę inny zapach, łagodniejszy, czy przyjemniejszy, nie, cleaner mi się bardziej podoba, jeżeli chodzi o zapach, ale tu też jest fajnie. I ten zapach też, jak nasmarujesz sobie skóreczkę, zaaplikujesz, to nie myśl sobie, że ten zapach będzie siedział w aucie, nie wiem, przez tydzień czy dwa, tak jak Zaino Z10. To jest minus jedyny tych produktów. Że skóra niestety nie pachnie ci skórkowo. O, może tak. Konsystencja tego produktu, glucior niesamowity. Jak wiadomo, jest to wosk. Aplikacja tym aplikatorkiem sprawdza się tylko właśnie tak jak w Mańku, jak masz małe elementy, czyli tak półskóra tak zwana w aucie. Wtedy owszem, sprawdza się to. Jeżeli masz gdzieś, tak jak w Mańku, materiał czy plastik, tak jak w Audi z tyłu, ze ślepki Isofix, nie bój się plastików. Nawet jak pojedziesz po plastiku,
docierasz i znika. Połysk, można powiedzieć, że siedzi zabezpieczenie. Tak, sprawdzałem cleaner i to też na plastiku siedzi. Siedzi na plastiku, siedzi na skaju, na co byś nie położył i co byś nie czyścił tym cleanerem, będzie ok. Także nie bój się ekoskóry, nie bój się skaju, niczego. Nie bój się tak naprawdę niczego. Mega bezpieczne produkty i na wszystkim usiądą. Zabezpieczenie, no tutaj słuchaj, aplikacja, no nie jest to szał. Jeżeli masz całe fotele w skórze, polecam mocny, twardy pad mikrofibrowy i lecimy z tematem. Niestety jest opór przy docieraniu, też luksusu nie ma. To jest minus tego produktu, to już będzie 3, jeżeli chodzi o ten produkt. 3. Że nie utrzymuje się zapach i że aplikacja i docieranie niestety są słabe, ale miękkość. Naprawdę. Miękkość tej skóry. I to czuć, że nie dość, że ci zmiękczy, zwilży, jakby nawilży tą skórę, to jeszcze jest tak, jakbyś miał taką powłokę na zewnątrz. Ja byłem w szoku, bo porównywałem to właśnie z powłoką od Corolloca, gdzie jak przyjeżdżałem z treningu, docierałem tę wodę, to co się skropliło, ta para pomiędzy właśnie kocykiem a skórą, która się wytworzyła, różnica temperatur. I niestety, ale na powłoce musiałem zbierać. Nie odparowywało. A tutaj słuchaj, ja z mikrofibrą podjeżdżam, patrzę, a tu mi w oczach znika. Rewelacja. Także nie dość, że nawilża i zmiękcza, to jeszcze tworzy taką jakby barierę i to czuć. Kolejna rzecz, wykończenie. I tutaj w zależności od skóry, tak jak w Volvo, no niestety one zawsze się błyszczały, może być taki delikatny połysk. W Audi fantastyczna satyna mat. To tak zakrawa, bo masz wrażenie, że kurczę, że zaaplikowałeś to i jest mega połysk i że to zostanie. Ja na początku tak też myślałem. Nie. Docierasz, też delikatny opór, później on trochę odpuszcza i robi ci się właśnie satynka z matem. Na brązowej we Fiacie to tak usiadło, że ja... No, znajomy mówi, kurde, rewelacja. Sam powiedział, że jak wsiadł do auta, że ta skóra, mówi, ona w życiu taka nie była, no ale w życiu nie była czyszczona, więc naprawdę zrobiło, no mega robotę. Uzupełniło pięknie tą skórkę, nadało jej właśnie takiego nawilżenia i przyciemnienia. Tak, przyciemnia. Ewidentnie przyciemnia, widać, że to przyciemnienie jest zauważalne. Zresztą na odcięciu było widać, co jest pięć, ale później, kurczę, wsiadasz i to szybko jakoś zanika. Nie wiem dlaczego, nie potrafię tego wytłumaczyć. Tak jakby się wyrównowało, jakbym jeszcze ten produkt rozprowadzał. Właśnie, bo mam wrażenie, jakby cały czas ten produkt u góry mi tak siedział, nie? Że, czyli no, tworzy jakąś taką fajną barierę. I do czego zmierzam? Kolejna i ostatnia rzecz. Pianowniczka. Nie wiem, czy ta wcześniejsza była taka sama, czy dostałem. I niby pianowniczka, ale słuchaj, ta ma mega długi tłok. Naprawdę. I mam 3 i specjalnie porównywałem. Kurczę, no bardzo podobne. No ta ma trochę wyższy rzeczywiście, bo tam są no, mega długi tłok. Czyli jedno pompowanie i naprawdę mnóstwo piany. A to jest fajne, bo mam taką malutką, to się można zajechać. A ta rzeczywiście jeden ruch i masz naprawdę taką fajną kulę. 3 takie kule na tą moją ulubioną szczotę i ogień. No dobra, jeszcze jedna rzecz. Poczekaj. Ja to lubię przedłużać. Nie dość, że film długi, to zaraz będzie bardzo długi. No przepraszam, ponad godzinę, grubo ponad godzinę, co? No ale wierz mi, że zasługuje na to ten produkt. I tak, na internetach krążą informacje, że i na kosmetyka aut też było, że szwagra produkty, że co mógł nowego wymyślić? No właśnie wymyślił. Wiadomo, że on no, nie ma w swojej fabryki, jeżeli chodzi o chemię. Nie wiem, kto mu robi, co mu robi, ale co mi się podoba. Wszystkie butelki. Właśnie, tu jest zadbano o każdy detal. Opakowania. Naprawdę. Wszystko, co bym nie wziął, jest ideolo. Nie ma tam, że coś ci nie działa, coś się ukruszyło. Same nawet mikrofibry, kurcze, zapakowane pięknie. Wszystko jest tak właśnie. Wszystko, każdy detal dopracowany. Jeżeli chodzi o wygląd buteleczek, nie jest tego za dużo. Jest czytelnie, jest tak subtelnie, przyjemnie, fajnie. I o to chodzi w całym detailingu. Teraz tak, podsumowując,
całokształt tego zestawu na chwilę obecną, to się powtórzę, dla mnie jest to najlepszy zestaw, najprzyjemniejszy zestaw, taki dający frajdę z czyszczenia i to, że czułem, że jest takim bezpiecznym. Że to są takie bezpieczne, przyjazne produkty. A tutaj bardziej chodzi mi o cleaner. W żadnym momencie nie poczułem, że przegiąłem ze stężeniem, że pomimo, że jeden do jednego to będzie masakra. Nawet widziałeś koncentratem. Naprawdę. Jakość tutaj ceny, bo patrzyłem na cenę zestawu, 159 zł. Cena do jakości to tu jest kosmos. Naprawdę kosmos. Rewelacja. Na chwilę obecną dla mnie jest to najlepszy zestaw do czyszczenia skóry, jaki używałem. Najprzyjemniejszy, dla mnie taki najbezpieczniejszy. I tak naprawdę w Audi jak w Audi, ale w Volvo ja jeszcze nigdy nie miałem takiej miękkości skóry. Naprawdę, kurczę, od samego początku jak już czyściłem, to czułem, że ta skóra zaczyna żyć. Ja byłem w szoku i dlatego właśnie wszystko poleciało z dyni i tak długi film. Zajebisty, naprawdę zajebisty zestaw i z czystym sumieniem polecam. Jestem przekonany, że jak sobie zrobisz rozcieńczenie, nawet na trolle 1 do 10, to już po pierwszym czyszczeniu dotkniesz skóry i będziesz pod wrażeniem. Dobra, wysmęciłem. Tak jak mówię, no rewelacja zestaw. Z tego tytułu tu mam rozrobione 1 do 50. 1 do 50. Kto pierwszy wpisze swag drukowanymi literami AD, czyli swag auto detailing, swag AD, zgarnia, tu jest prawie, nie, całe pół litra, no może, no to 400 produktu, więc nie wiem, no raczej do bieżącego czyszczenia będzie idealne. Do bieżącego będzie fenomenalne, piana też jest rewelacyjna, także kto pierwszy wpisuje, zgarnia tę butelkę, rozcieńczenie 1 do 50. No dobra, no fajno, fajno, w końcu kurczę coś, co, bo długo tak krążyłem już te kurczę chemia i nic się nowego nie pojawiało, takiego przyjemnego, takiego, nic, o, do tej pory jeszcze nic nie zrobiło takiego przeskoku jakościowego, żebym poczuł, że kurczę furora i tu właśnie, że jest frajda taka i tu właśnie ten zestawik okazał się właśnie takim strzałem w dychę. Naprawdę, rewelacja. Z tym koncentratem ja tego się najbardziej bałem. No trafił fenomenalnie. No to, że można go rozcieńczać. Tak naprawdę kupujesz sobie pianowniczki. Mając studio, kupujesz sobie pianowniczki z pięć, robisz rozcieńczenia, przyjeżdża ci złomik, patrzysz co jest pięć, jaka skóra. Wiadomo, zaczynasz od delikatniejszego stężenia, a jak produkt dobrze poznasz, to już będziesz wiedział, z jakim skoczyć. Lecisz. I to jest wszystko. I tutaj właśnie cena i wydajność. Tego też. Jego trzeba dużo dać na aplikator, ale i pracujesz, i pracujesz. Także tutaj cena do jakości jest naprawdę kosmos. Ok, dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Ale długi film. O. Nie zazdroszczę.